Szczęść Boże, witam Was w kolejnym Q&A. Teraz będzie ono w spowiedzi. Wiem, że jest to temat bardzo szeroki, dlatego zachęcam do zadawania kolejnych pytań, na które w kolejnych numerach spowiedzi 2, 3, 4, 5 będę odpowiadał. Tyle ile pytań, tyle Q&A-ów. Jeszcze jedna na początku uwaga techniczna. Pod tym filmikiem na YouTube w opisie znajdziecie linki czasowe, tak byście nie musieli odsłuchiwać całości, tylko znajdujecie sobie pytania, które Was interesują. Przyciskacie ten link czasowy, na przykład 1.12 i przechodzicie do tego fragmentu, który jest dla Was interesujący. Dlatego zaczynamy. Jakiś czas temu bardzo dobrze się wyspowiadałem. Mam jednak odczucie, że o czymś zapomniałem. Mimo starań nie potrafię sobie tego przypomnieć. Co w takiej sytuacji zrobić? Powróćmy do podstaw. Grzech to czyn świadomy i dobrowolny. I co z tego wynika? Że mamy się spowiadać rzeczy świadomych, a nie podświadomych, jakichś ukrytych wewnętrznie. Ale wiem, o czym ty mówisz, bo czasami też mi się tak zdarzy. Wewnętrznie czuję jakiś taki niesmak, że coś jednak jest nie tak w mojej relacji z Panem Bogiem, a nie potrafię tego wyartykułować. I co wtedy robię? Idę przed Najświętszy Sakrament. I tobie to polecam. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy jedna godzina i wtedy nie oddajesz tylko pamięci, ale wyobraźnie swoje emocje Panu Bogu i to się wewnętrznie porządkuje. Dlatego jeśli ciebie coś wewnętrznie gniecie i nie wiesz, co to jest, Najświętszy Sakrament, serdecznie polecam, ksiądz Piotrek. Moja słabość zwyciężyła i zataiłam grzech. Trochę z niewiedzy, jak go nazwać, trochę z chęci usprawiedliwienia siebie, a trochę ze wstydu. Zastanawiam się, czy teraz wystarczy powiedzieć na kolejnej spowiedzi, że zataiłam grzech i go wypowiedzieć, czy raczej muszę wyznać wszystkie grzechy z tamtej spowiedzi jeszcze raz. Musisz wypowiedzieć wszystkie grzechy. Dlaczego? Bo tamta spowiedź była świętokradcza. Ukradła świętość, innymi słowy. Dlatego, że przedstawiłaś fałszywe ty. To nie byłaś we własnej osobie, bo ukryłaś część twojej historii. Więc rozgrzeszenie nie dotyczyło tak naprawdę ciebie, tylko wyimaginowanej postaci. Trzeba pójść jeszcze raz, wypowiedzieć wszystko i poprawić ten swój stosunek do Pana Boga. Oczywiście nie zachęcam, abyś się tutaj zamartwiała, nie o to tutaj chodzi. Bo wiedz, że nawet jeśli jest tobie ciężko wypowiadać to Panu Bogu, to On i tak wszystko wie. Więc ty tak naprawdę nie idziesz Go poinformować, bo On jest bardzo dobrze doinformowany, ale idziesz Mu to powierzyć. I to odciąża. Naprawdę, z tą świadomością jest o wiele łatwiej iść do Wszechmogącego i Wszechwiedzącego. A ksiądz to tylko ucho Pana Boga. A co może zrobić ucho? Jedynie wysłuchać. I to zrobi. Wysłucha, oceni sumieniem Kościoła, udzieli rozgrzeszenia, idziesz do przodu z odwagą i radośnie. Nie potrafię nazwać grzechu. Co z tym zrobić? Co zrobić, jeśli nie potrafisz nazwać grzechu? No to trzeba go sobie najpierw zobrazować. Może nie tyle, żeby go narysować sobie na kartce, ile postara się jakby nagrać w swojej głowie film z tego, co się wydarzyło. I bądź tutaj reżyserem trudnej miłości względem Pana Boga. Tak, bo ona jest trudna, piękna, ale trudna. I możesz w głowie sobie to odegrać, jakbyś była wręcz za kamerą. I później skrótowo przedstaw to swojemu spowiednikowi. A jeśli jesteś osobą głęboko wierzącą, to może jest to czas na kierownictwo duchowe, bo widzisz wiele subtelnych rzeczy, które nie wiesz, czy one są już grzechami, czy nie są grzechami, czy chciałabyś po prostu odciążyć się pewnej relacji z osobą duchowną, no to znajdź dobrego księdza i po prostu poopowiadaj o swoim życiu i zróbcie to też w kontekście spowiedzi i on na koniec będzie mógł udzielić tobie sakramentalnego rozgrzeszenia i wtedy nastąpi pokój. Pokój serca, a on jest bardzo cenny. Nie przyznałam się do winy. Bojąc się opinii, zrzuciłam winę na innych. Co dalej? Módl się o odwagę. To bardzo ważna rzecz. Ponieważ jeśli nie będzie odwagi, no to ta nasza wiara będzie taka trochę z ukrycia, taka na pół gwizdka. I co zrobić, aby uzyskać odwagę? Przede wszystkim trzeba poznać tę najważniejszą prawdę chrześcijaństwa, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie tylko ty czy ja, tylko wszyscy. Każdy człowiek jest grzesznikiem. I kiedy mamy tę świadomość, to wtedy łatwiej jest nam się przyznawać do błędów, no bo nie jesteśmy w tym sami. To nie jest tak, że ty jesteś nadcenzurowanym, a wszyscy inni są idealni. Nie. Każdy coś ma za skórą. Nawet mówimy, każdy ma trupa w piwnicy. No dobrze, kiedy to już wiemy, to wtedy też warto
powiedzieć sobie o samym Bogu, że On jest miłością i nie chce ludzi doskonałych, takich perfekcyjnych, którzy są od linijki, tylko chce właśnie takich grzeszników. I to też bardzo nas odciąża i sprawia, że możemy z oddechem spojrzeć na naszą religijność. I kiedy już Mu wyartykułujemy to, że sobie z czymś nie radzimy, czyli już to w stosunku do Niego zostanie wypowiedziane, do samego Boga, to i również będzie nam łatwiej w stosunku do innych ludzi. A patrząc na przeszłość, to po pierwsze, jeśli komuś poprzez te oskarżenie czy przerzucenie winy na Niego zaszkodziłaś, to trzeba pójść, przeprosić, sprawić, aby od teraz jakoś było chociaż trochę lepiej. A jeśli się takie coś nie stało i zrobiłaś to tylko po to, aby po prostu Ci było lepiej, a nikt na tym nie ucierpiał, no to staraj się modlić o odwagę na przyszłość, a o tamtej po prostu zapomnij. Tyle. Do tej pory spowiadałem się przeważnie z kartki. Ksiądz w konfesjonale powiedział mi, żebym spowiadał się z tego, co pamiętam. I tutaj moje pytanie. Czy uczyć się grzechów na pamięć? Boję się, że jeśli się ich nauczę, to część wypadnie mi z głowy. Powiem na przykład 10 grzechów z 30, a potem na następnej spowiedzi będę musiał jeszcze dopowiedzieć 20 zapomnianych oraz nowe, z którymi przychodzę. Zgodzę się z tamtym księdzem, lepiej zapamiętać grzechy w głowie, a nie mieć je zapisane na kartce. Kiedy zaczniemy to wszystko spisywać i potem pójdziemy z bardzo długą listą, no to wtedy możemy popaść w takie zbyt szczegółowe podejście do życia, takie trochę atomizowanie, takie rozdzieranie każdej rzeczy, czy to było złe, czy tam to było dobre. Nie o to chodzi w rachunku sumienia. Już zapamiętanie tego będzie na swój sposób filtrem, że zapomnimy o takich rzeczach mało istotnych. I też pamiętaj o drugiej bardzo ważnej rzeczy, że kiedy przyjdziesz i wypowiesz wszystko bez umyślnego zatajenia, to nawet gdybyś czegoś zapomniał, to i tak zostanie to odpuszczone. Bo Bóg nie uzdrawia punktowo, tylko uzdrawia całe nasze serce. Nie przejmuj się, staraj się zapamiętać tyle, ile możesz. Pójdź, przedstaw to i wiedz, że od tego momentu poprzez uzyskany żal możesz iść do przodu razem z Panem Bogiem. I On naprawdę Tobie kibicuje. Zawsze popełniałem bardzo dużo grzechów i przed spowiedzią zadręczam się, które powiedzieć, a które nie. Gdybym miał mówić wszystkie, to by było ich bardzo dużo, około 35, może nawet 40. Dlatego staram się wybierać tylko te najcięższe, jednak mam problem z ich odróżnieniem. Do tego często boję się przystępować do komunii, żeby nie popełnić świętokradztwa. Uwaga, informacja dla wszystkich skrupulantów. Naprawdę będziecie zadowoleni. I niech niektórzy nie myślą, że ja tutaj przesadzam. Jeśli uważasz i obserwujesz w sobie zbyt wrażliwe sumienie, to nie przychodź i nie wypowiadaj wszystkiego, bo się po prostu człowieku zamęczysz. Tylko wybierasz 5 najbardziej ciężkich grzechów i 5 najbardziej wstydliwych grzechów. I tylko ta piątka, czyli najcięższe i prawdopodobnie najbardziej wstydliwe, bo to ze sobą jest połączone, pokaże Twoje serce. Jeśli będziesz miał już tę grupę grzechów i je przedstawisz na spowiedzi, to wtedy wzbudzisz w sobie żal. Już poczujesz, że coś Ciebie oddala od Pana Boga i chcesz to spalić w Jego miłosierdziu. I to wystarczy. A o reszcie nie mów. Nie przesadzaj. I nie mówię tutaj, żeby kłamać, ponieważ jeśli rzeczywiście wypowiemy te najbardziej wstydliwe i te najbardziej trudne dla nas, to pokażemy swoje serce. Pokażemy, kim tak naprawdę jesteśmy i w jakim punkcie w naszej duchowej historii jesteśmy. A nie będziemy znowuż jakoś rozdzierali, jakoś się zamęczali i obciążali i tutaj, a może to było grzechem i tamto, że to można niektórzy to po prostu by mogli mówić i po prostu nad każdym szczególikiem się skupiać i tam spowiedź by trwała i czy ona by przyniosła duchowy skutek? Chyba nie, tylko i wyłącznie frustrację. Dlatego jeśli czujesz u siebie zapędy skrupulanta, wybierz 5 grzechów. Wystarczy, naprawdę, wystarczy. Czy przy notorycznie powtarzającym się grzechu, nałogu, trzeba często się spowiadać? Wielu ludzi nie pojmuje złożonej kwestii nałogów, na przykład braku dobrowolności. Czy trzeba po każdym grzechu nałogowym iść do spowiedzi?
Przecież komunia święta nie jest wafelkiem w nagrodę, lecz lekiem. Czy zbyt częsta spowiedź nie prowadzi do zmniejszenia jej znaczenia? Zdecydowanie nie. Gdyby niektórzy musieli po każdym grzechu ciężkim, nałogowym chodzić do spowiedzi, to szliby rano, wieczorem, a niektórzy nawet i by pewnie po południu musieli szukać jakiegoś konfesjonału, byleby się wyspowiadać, no bo jeśli nie, to Pan Bóg będzie na mnie źle patrzył. Pan Bóg widzi, że nie radzimy sobie z pewnymi rzeczami, że już nasza wola jest osłabiona, dlatego trzeba wyznaczyć sobie stałą spowiedź co jakiś czas, czyli na przykład co 2 tygodnie, i to polecam w wypadku grzechów nałogowych, albo maksymalnie co miesiąc. I wtedy między tymi okresami spowiedzi normalnie chodzić do Komunii Świętej i korzystać z tego umocnienia od Pana Boga. Ktoś powie, no ale jak to w grzechu ciężkim mam pójść? Tylko że w tym wypadku ten grzech już tak naprawdę nie jest grzechem ciężkim, ponieważ nie ma w tym pełnej woli. Jesteś osłabiony. Trzeba było zapytać, co doprowadziło ciebie do tego grzechu. Bo wtedy, kiedy ty brałeś i uczyłeś się tego grzechu, kiedy coraz bardziej go dopuszczałeś do serca, wtedy bardzo ciężko grzeszyłeś, bo wszedłeś na teren nieprzyjaciela. A teraz, oto teraz jesteś wątły w swojej woli. Stała spowiedź co 2 tygodnie, maksymalnie co miesiąc. I do przodu. I za każdym razem powierzasz to Panu Bogu i mówisz, nie chcę być z tym sam, tylko chcę Ciebie, Twojej łaski i również dlatego potrzebuję komunii, czasami nawet codziennej, aby szukać nowego podejścia, nowego światła. I nie jest tutaj problem w samym uczęszczaniu do spowiedzi świętej, tylko w tym, że my po prostu musimy naprawdę walczyć. My musimy pracować nad wolą, a nie nad częstotliwością spowiedzi. Tak przeciętnie, to jak często się spowiadać? Są osoby, które chcą żyć w stanie łaski uświęcającej, a zdarzają się grzechy i upadki. Jednocześnie chcą przystępować często do Komunii Świętej, bo bez tego msza święta wydaje im się niedomknięta. Powinniśmy się spowiadać klasycznie co miesiąc. Jeśli mocno nad sobą pracujemy w jakiejś kwestii, to co 2 tygodnie, ale częściej to naprawdę bym nie polecał, bo może dojść do przesady. No chyba, że popełniliśmy grzech ciężki, który, podkreślam, nie jest nałogowy, no to wtedy tak, trzeba pójść, wyspowiadać się, aby już z tego grzechu śmiertelnego, ciężkiego, czy jak będziemy go tam nazwali, wyjść, aby na nowo rozpocząć życie z Panem Bogiem. Jestem w związku małżeńskim od 5 lat. Mimo bycia małżonkiem, zdarzyło mi się pocałować inną dziewczynę. Ona jest zajęta, ma 2 dzieci i partnera. Podobała mi się od dawna. Do stosunku nie doszło, ale miały miejsce pocałunki, pieszczoty. Pewnie z czasem, gdyby nie zostało to zatrzymane, to doszłoby także i do stosunku. Na ten moment wszystko się skończyło. Trudno mi jednak przejść nad tą całą sytuacją do porządku dziennego. Mam problem, jak się z tego wyspowiadać, skoro trzeba za to żałować, a ja nie jestem pewny, czy tego żałuję. A jeśli tak, to czy spowiednik da mi rozgrzeszenie? Otrzymasz rozgrzeszenie, jeśli będziesz żałował. Ha, łatwo powiedzieć, tylko jak teraz zacząć żałować? Po pierwsze, zważ swój grzech, ile on tak naprawdę waży i jak jest on ciężki. Jak do tego doprowadzić? 3 kategorie. Co ten grzech zrobił w relacji do Pana Boga? I pomyśl, jeśli On daje nam konkretne prawo i mówi, że to jest najlepszy pomysł na rozwój moralny i duchowy człowieka, a Ty to prawo przekraczasz, no to mówisz, no ranię kogoś, kto daje mi pewne sugestie, ponieważ się sprawdził, jest znawcą natury ludzkiej. Kolejne, w relacji do drugiego człowieka, czyli w stosunku do Twojej żony i w stosunku do tej kobiety, która też jest w związku. Powodujesz, że na przykład Twoja żona, gdyby się o tym dowiedziała, to by mogła się załamać, byłoby jej przykro i by poczuła się skrzywdzona, no bo jej ślubowałeś, a tutaj zaczynasz z inną kobietą współżyć, czy nawet doprowadzać do jakiejś intymności na różnym poziomie. Jak traktujesz tę kobietę, która właśnie ma wspomniany związek i przez to powinna bardziej angażować się tam, a nie w relacji z tobą. Więc też powodujesz, że ona jest w rozdarciu. Obciążasz jej sumienie również swoim podejściem. I 3. kategoria to jest w relacji do samego siebie. Zobacz, musisz ciągle być w rozkroku. Tak między jednym a drugim, że ani w jedno się nie zaangażujesz, ani w drugie.
Więc to powoduje, że twoje serce jest rozwarstwione. Mimo, że nawet może czujesz, że to jest przyjemne, jakieś takie dla ciebie dobre, to jednak powoduje napięcie. Powoduje, że jak już masz stanąć do modlitwy, no to wyrzuca ci to sumienie. Czyli wprowadzasz siebie w środowisko zamętu, a tego Pan Bóg nie chce, bo chce, abyś był w pokoju serca. Dlatego grzech jest grzechem, bo powoduje chaos. Mam problem z grzechem masturbacji. Wiele razy się już z niego spowiadałem, ale co jakiś czas się powtarza. Nie wiem, z czego to wynika. Prosiłem Pana Boga o uwolnienie mnie od tego grzechu. Chciałbym się od niego uwolnić na zawsze. Jest mi wstyd, ponieważ kocham Pana Boga i swoje życie próbuję opierać na nim. Często, gdy popełniam grzech masturbacji, dochodzi do tego pornografia. Największą trudność sprawia mi walka z tym grzechem, gdy już jestem w łóżku i kładę się spać. Bywają momenty, że nie mogę zasnąć bez popełnienia tego grzechu. Jak zacząć nad tym pracować? Moją odpowiedzią na grzech masturbacji jest miłość. I chociaż brzmi to bardzo infantylnie, trochę tak prostacko, to jednak zobacz, że jest to rozwiązanie. Skąd się bierze grzech masturbacji? Z tego, że odkrywamy w sobie jakiś brak, albo nawet nie przyznajemy się do tego braku, ale on bardzo mocno na nas oddziaływuje i staramy się rozładować. A gdybyśmy mieli dobre relacje z innymi ludźmi, wypowiadali do nich czułe słowa, potrafili podejść, przytulić się, nawet gdzieś pocałować w polik i być z nimi, wykorzystywać tę energię na te relacje dobre, uporządkowane, to wtedy ten grzech by się nie pojawiał, bo raz, byśmy nie mieli na to siły, a dwa, ta nasza czułość, nasza potrzeba bliskości byłaby zrealizowana. Wiem, jak to jest trudne do zrealizowania, bo mało też jest osób, które dojrzale chcą przeżywać relacje. Często chłopak, który zobaczy od dziewczyny właśnie taką chęć, nie wiem, przytulenia, to odbiera to od razu seksualnie i od razu chciałby pójść, możemy powiedzieć, na całość. A tutaj dziewczyna chce tylko właśnie taką zdrową czułość okazać. Ale są jeszcze takie osoby i je znajdźmy i w ramach relacji z nimi starajmy się nawiązywać coraz głębsze więzi i przez to porządkować swoje serce. A potem, kiedy będziemy mieli tę wyłączną relację w małżeństwie, to możemy w postaci seksu, współżycia okazać miłość drugiej osobie. I wtedy będzie spójne to wszystko ze sobą. Dlaczego użycie prezerwatywy, aby z premedytacją zapobiec ciąży, jest grzechem, a użycie kalendarzyka, którego de facto przyszli małżonkowie uczą się na szkółkach przedmałżeńskich, w tym samym celu nie jest już grzechem? Czy antykoncepcja poprzez prezerwatywę jest grzechem ciężkim wśród małżonków? Pytam, ponieważ wiele argumentów Kościoła katolickiego jest dla mnie nielogicznych. Racja, dwie metody mają ten sam cel, mają nie doprowadzić do zapłodnienia. Tylko zobacz, jaka jest między nimi różnica, że prezerwatywa jest to wymysł człowieka, a znowuż kalendarzyk jest to obserwacja natury kobiecej i jej dni płodnych i niepłodnych i skorzystanie z tego. Dlatego zobacz, chociaż niby ten sam cel, to jednak jedno jest sztuczne, a drugie jest naturalne. I my, jako katolicy, chcemy po prostu przyjąć to, co daje nam Pan Bóg, taką naturę, jaką dla nas skonstruował i odkrywając ją, również możemy z niej skorzystać. I o to tutaj chodzi. Dlatego jedno jest grzechem, czyli prezerwatywa, a kalendarzyk nie jest. Proste. Co zrobić, kiedy po spowiedzi mam świadomość, że ten grzech kolejny raz popełnię? Nie pytaj siebie, czy jest opcja, że popełnię jakiś grzech, bo opcja naprawdę zawsze jest. Jesteśmy grzesznikami i w naszych możliwościach jest popełnienie każdego z grzechów, nawet tych najcięższych, najbardziej piętnowanych społecznie, ponieważ jesteśmy słabi. Więc nie tyle pytaj, czy jest możliwość, tylko zapytaj siebie o własne chęci. Jeśli po spowiedzi nie chcesz popełnić danego grzechu, to masz postanowienie poprawy. A jak tę niechęć połączysz z nową taktyką, to z tego wyrośnie nowa nadzieja i również sprowadzisz błogosławieństwo Pana Boga do swojego serca, że nie będziesz z tym sam, tylko On będzie Tobie błogosławił. Co zrobić, gdy postanawiam poprawę, a krótko po spowiedzi popełniam ten sam grzech?
Widocznie słabo postanowiłeś poprawę. Musisz znienawidzić grzech. Zobaczyć, że on jest po prostu taki able, a fuj, po prostu beznadziejny i on do niczego nie prowadzi. Bo tak to działa. My, jako ludzie, nigdy nie chcemy dla siebie źle. Chcemy dobra. Chcemy coś osiągać. Chcemy się rozwijać. I grzech to jest kłamstwo złego, które mówi tobie, zrób to, bo dzięki temu staniesz się lepszy, piękniejszy, coś uzyskasz, nawet jakąś krótką przyjemność. Dlatego kiedy sobie uzmysłowisz, jak wiele tracisz poprzez ten grzech, jak bardzo on ciebie upadla i jest w sposób totalnie beznadziejny i bezsensowny, to długo tego grzechu nie popełnisz. Przynajmniej do tego momentu, kiedy znowuż zło ciebie nie przekona, że coś dzięki grzechowi uzyskujesz. Czy trzeba spowiadać się z rzeczy z dzieciństwa? Czy pierwsza komunia gładzi wszystkie grzechy ciężkie z dzieciństwa? Według prawa kanonicznego do 7 roku życia dzieci są nieświadome, a przez to nie popełniają grzechu. Dlatego nie ma sensu powracania do lat dziecięcych i sobie przypominania, rozpamiętywania, co było wtedy, jak wtedy zgrzeszyłem czy zgrzeszyłam. Oczywiście ma sens wypowiedzenie grzechu, jeśli on dalej promieniuje albo jest podstawą grzechu, który odbywa się dzisiaj, bo wtedy to jest po prostu nakreślenie kontekstu, trochę szerszego, ale kontekstu, który może pomóc nam nawet w pracy nad aktualną rzeczywistością duchową. Ale w innych wypadkach nie cofajmy się o krok w tył, tylko idźmy do przodu. To już koniec tego Q&A. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie go i zapraszam do komentowania, do wypisywania kolejnych pytań, do których będę mógł się ustosunkować. Do zobaczenia.